Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprosiła mieszkańców w sobotni wieczór na czytanie reżyserowane dla dzieci i dorosłych oraz zwiedzanie zakamarków gmachu głównego. Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się w sobotę już o godzinie 16 czytaniem reżyserowanym fragmentu książki dla dzieci Franc i tajemnica Jantaru Darii Kaszubowskiej. Musicie nam coś wytłumaczyć. Jeszcze niedawno mówiliście, że nigdy nie wrócimy na Kaszubę, a teraz właśnie tam jedziemy. O co w ogóle chodzi? A nie podoba ci się ten pomysł? Przecież to ty chciałeś zamieszkać na wsi. Ja lubię miasto. Tam są kina, place zabaw, kawiarnie. McDonald's, KFC, Burger King. Nie lubię tak co chwilę się przeprowadzać. Nie mieć swojego miejsca na świecie. Dzieci są szczere. I po dzieciach natychmiast widać po prostu, gdzie jest ciekawie, a gdzie nie. Bo dorośli mają jednak pewne zasady, żeby no nie przeszkadzać, raczej nie rozmawiać w trakcie czy coś w tym stylu. No i też nie okazywać tego na przykład, że no nie wiem, coś mi się nie podoba. A dzieci to jest na zasadzie duda w ogóle coś. Pierwszy raz miałam okazję w ogóle zobaczyć coś takiego dzięki Adrianowi Wiśniewskiemu. Została wybrana książka Franc, tajemnica Jantaru. To była tak ogromna ekscytacja, uśmiech mi nie schodził z buzi, strasznie mi się podobało, nie chciałam wcześniej nawet zobaczyć scenariusza, chciałam mieć ten moment niespodzianki i bardzo bym chciała jeszcze raz może kiedyś zobaczyć, może w innym mieście, może gdzieś na Kaszubach. Może gdzieś na Kaszubach, bo to jest się w sumie na pograniczu, bo Tczew to Kociewie, więc byłoby super zobaczyć to jeszcze raz i może jeszcze raz, naprawdę było świetne. Aktorzy musieli się zmierzyć z trudnym językiem kaszubskim. Skoro został poruszony ten temat, stosuję odezwę do wszystkich Kaszubów, którzy oglądają ten materiał, ten reportaż. Przepraszamy, jeśli gdzieś był błąd. Nie mówimy po kaszubsku. Ja jeszcze do Darii Kaszubowskiej dzwoniłem tak dosłownie chwilę przed. Mówię, Daria, weź jeszcze raz mi powiedz, jak to wymówić, więc poprawię się. Przyrzekam. Studio aktorskiej interpretacji literatury przyjeżdża do Tczewa po raz czwarty. Co takiego jest w fenomenie tej grupy, że jest tak często zapraszana tutaj do biblioteki? To nie tak często, ja chciałbym jeszcze częściej ich gościć, ale fenomenem grupy przede wszystkim jest to, że organizuje ona, i to jest fenomen w skali kraju, czytanie reżyserowane. Dla mnie to jest coś pośredniego, które się świetnie łączy właśnie z biblioteką i zadaniami bibliotek. Trochę w stronę słuchowiska, trochę sztuki aktorskiej i przepięknie to w Tczewie się sprawdza. Ja po tych już trzech i teraz czwartym występie studia aktorskiej interpretacji literatury i sztuk w reżyserii Adriana Wiśniewskiego jestem zachwycony i zawsze jest mi mało. Nie dlatego, że mi to się podoba. Ja się cieszę, że to po prostu się podoba czytelnikom biblioteki, którzy przychodzą skorzystać z tej oferty. O godzinie 18 aktorzy zaprosili na salę widzów dorosłych na Szczęście autorstwa Anny Wajming. Chcę iść teraz zameldować dziecko do wójta. Ale wiecie co? Ja nie wiem, jak to temu Niemcowi powiedzieć. Chcę dać polskie imię. Jadwiga. Rozumiecie, ale nie wiem, czy wójt się znowu nie wścieknie. Jadwiga? Jadwiga? Przecież wy już macie Jadwigę. Nie. Przecież my nie mamy żadnej Jadwigi. Jest tylko Zosia i Jyta. Przecież Jyta to inaczej Jadwiga. Co ty mówisz? Jyta? Czyżby Jyta to była Jadwiga? Więc to dlatego, jak w zeszłym roku urodziła się Jyta, a ja na stande sam cię powiedziałem Jadwiga, to wójt na mnie ryknął i napisał imię Hedwig. Ale że Hedwig to jest Jadwiga, to mi się wierzyć nie chce. Jest, mówię ci, że jest. I nie bądź przypadkiem taki głupi, nie dawaj Jadwigi drugi raz, bo będziesz mieć dwie. Noc bibliotek zwieńczyło zwiedzanie zabytkowego budynku głównej biblioteki, o której tajemnicach opowiadał dyrektor Krzysztof Korda. Więcej o nocy bibliotek zobaczycie niebawem w reportażu na naszej antenie.